Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Daniel Majewski na konferencji Fame MMA, na specjalnej konferencji Fame MMA. Daniel, długo kazałeś na siebie czekać w tej federacji, ale zacznę od samego początku. Jak wrażenia tej konferencji, jak samopoczucie? Tej konferencji, tak? Tej konkretnej. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Nie ukrywam, że liczyłem na więcej poddymiania. Mhm. Jeszcze szczególnie jak mi powiedzieli, że wychodzę pod koniec, a przede mną były osoby, z którymi tam miałem kilka słów do wymiany. Byłem przekonany, że jak wejdę, to będę musiał odpowiadać, a tu tak na spokojnie. Mam wrażenie, że pytania do mnie były najmocniejsze, najbardziej takie szczere, takie widać, no, kontrowersyjne i takie, które mogłyby mnie też zakłuć, nie? A reszta tak jakoś. Ale konferencja na najwyższym poziomie 2022 to rok fejmu. Sami widzicie, karta walk, niespodzianki, ja. Zajebiście. Czujesz się jak ryba w wodzie, chyba odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak, no jeżeli chodzi o kamery, gadkę i sport, to tak. Natomiast jeszcze muszę się dotrzeć pod względem środowiska, które się tu znajduje, bo to nie jest mój świat. Ja nie mam kolegów w branżach, ja nie szukam kolegów, znajomości, nie robię crossów na YouTube'a, nie przybijam piątek z każdym, kogo widzę, a jak nie lubię kogoś, to podchodzę i mu mówię, że go bardzo nie lubię, że tak powiem, a nie kiedy ma większe wyświetlenia ode mnie, jest na fali, to udaje, że jest wszystko git i się mu pucuje, nie? Wiadomo, o kim mówię. No, zaraz przejdę również do osób, które zaszły Ci za skórę i które mogą być Twoimi potencjalnymi rywalami, ale chciałbym zapytać na sam początek, co było kamieniem milowym, co było tym takim głównym czynnikiem, który skłonił Cię do tego, że zobaczymy Cię w oktagonie? No, 2 lata się o mnie starali ponad, 2019, tak, 2 lata. Oferta cały czas wzrastała, ale podjąłem decyzję, żeby uciec od moich problemów prywatnych, bo inaczej bym się, głupoty bym narobił, bo już miałem po prostu zły moment. I stwierdziłem, że to jest ten moment, by tu przyjść, zacząć coś od nowa, wyżyć się i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście moje problemy prywatne zmieniły się o 180 stopni, jest cudownie, fajnie, a ja mam podpisany kontrakt z Fame'em, no i zaczynamy show. No, pieniądze dobre, ciężki moment w tamtym etapie, kiedy podpisywałem umowę, a teraz lecimy. No i oczywiście przekonali mnie tym, że no, dają mi szacunku trochę. Widać, tu zrobili mi specjalne wyjście, tutaj nie jestem na samym początku konferencji. Bardzo to doceniam i lubię to, lubię to. Czyli teraz skupienie tylko na sportach walki, czy będziesz to godził z różnymi obowiązkami w ciągu dnia? Nie no, jeżeli obowiązki czy treningi. Mówię, czy skupiasz się w 100% na treningach, poświęcasz się tak, temu tak, 100%? Tak, to zdecydowanie. No, nawet nie mam sił po treningach u Mirka Oknińskiego. Wracam na chatę, ja na początku powiedziałem do niego, no trenerze, to co 2 razy dziennie będę przychodził rano i wieczorem, zdążę odpocząć, bo tak siłowo, cardio, to jestem przyzwyczajony. No powiedział, dobra, zobaczymy po treningu. No i faktycznie, wracam na chatę, kładę się nogi do góry na poduszce i leżę jak trup, żeby się zregenerować na następny trening. Więc na razie trenuję od poniedziałku do czwartku u Mirka bardzo mocno, a w weekendy sobie robię swoje treningi siłowe i cardio. Nie odpoczywam do końca. Muszę kondycję wyrobić i zrzucić trochę kilogramów. No to nie mogę nie zapytać, jak właśnie wyglądają treningi u Mirosława Okińskiego i czy jest ciężkim trenerem, wymagającym? Jest świetnym trenerem, jest wymagającym trenerem, jest wariatem, jest najlepszym trenerem jak dla mnie w Polsce. Z opinii ludzi, no sami dobrze wiecie, że jest 3-4 może takich najlepszych trenerów, Mirek jest w tej czołówce, dla mnie jest najlepszy pod względem tego, że jako jedyny jest w stanie okiełznać mój trudny charakter i wykorzystać moją ambicję i bardzo z nim poczułem flow, naprawdę czuję się bezpiecznie po kilku treningach, moja pewność siebie pod tym względem, jak to się skończy, wzrosła o plus 100. Czyli jak pomyślałeś, zaczynam przygodę z MMA, to już wiedziałeś, kto będzie Twoim trenerem. Tak, tak. Nie wiem dlaczego, po prostu swój do swego ciągnie. Wiele osób tak pisało negatywnie, swój do swego ciągnie, o teraz ma dwóch tym, Okniński, Majewski, gorzej być nie może, ale jestem bardzo zadowolony i wiem, że będzie piękne show. Jeżeli mój trener to powiedział teraz, już po tygodniu takich wspólnych, mocnych treningów, że widzi, że będzie grubo, jestem najlepszym freakiem, jakiego miał, kurde. Jaram się. Brzmi dobrze. Przejdźmy do rywala. Czy już poznałeś rywala? Bo nie. Jeszcze nie mamy informacji o Twoim rywalu. Nie poznałem rywala. Wszyscy, którzy mnie wkurzają, to się mnie boją. Ci, którzy mnie zaczepiają w necie, nie chcą się ze mną bić w rzeczywistości, bo mówią, że internet, a życie to zupełnie inne światy i to ja muszę się nauczyć to rozgraniczać, więc oni mogą jechać w internecie, ale nie chcą się ze mną bić tutaj. Więc ciężko mi znaleźć przeciwnika. Nie ukrywam, że no ja też nie jestem jakimś plackiem. Jeszcze mam bardzo dużo czasu i treningów przed sobą, więc będę naprawdę bardzo dobrze przygotowany. W związku z tym znalezienie przeciwnika nie będzie takie łatwe, ale ja się mogę bić z każdym, tylko czekam, aż trener powie, okej, to będzie ciekawe, to będzie fajne, jest po co to robić, nie? Ja wiem, jaki pojedynek będzie ciekawy. Zastanawiam się, ile czasu potrzebujesz, żeby ten pojedynek doszedł do skutku. Chodzi o Jakopa Szostaka.
jak wygląda sytuacja, no bo myślę, że ten pojedynek sam by się sprzedał. Tak, znaczy niekoniecznie, bo Jakub jest za grzeczny, na konferencjach bym się nudził. Jestem przekonany, mówię to nie negatywnie, nie wbijam szpilki, tylko po prostu ja też szukam osoby, która będzie nie dymiła ze mną, że będzie się ze mną wyzywać, rzucać tutaj butelkami, tylko potrzebuję kogoś, kto będzie żywiołowy, kto mnie poniesie, komu będę mógł mądrze lub chamsko odpowiedzieć, gdy będzie mądry lub chamski komentarz. A z Jakubem by tak nie było, Jakub bardzo dba o swój wizerunek i każde słowo jest bardzo wyważone, w związku z tym nudziłbym się, a jeśli chodzi o walkę, no to nie ma co ukrywać, na ten moment to mnie wgniata w ścianę, tak jak ja słabszych od siebie. Ale był jakiś konflikt z Jakubem, wy byliście znajomymi, kolegami można powiedzieć? Wydaje mi się, że nawet więcej niż kolegami, no. A później wiem, że chcieli was skonfrontować, ja pamiętam, że słyszałem o tej walce, że ona miała się odbyć, no bo ten konflikt się zaognił w pewnym momencie. No ja o tym nie słyszałem, ale tak, robili takie zestawienia, natomiast żadnej oczywiście oferty nie było. Konflikt na ten moment jest zakończony, w sensie nie rozmawiałem z nim osobiście, publicznie, przepraszam, osobiście w cztery oczy. Ale uważam, że nie ma co tutaj mulić pały, cofać się do przeszłości, po prostu zniszczyła się nasza znajomość, robiąc coś, po prostu przenosząc jakieś rzeczy do internetu i wbijając nam nóż w plecy, w związku z czym po prostu nie wyobrażam sobie kontynuowania dalej znajomości, bo taki jestem i tyle. I nic tego nie zmieni, to, że kiedyś go spotkam, porozmawiam, podam rękę, być może, ale na pewno nie będzie nic więcej, nie? I myślę, że on też nie chce. Okej, no to jakby pomijając konflikty, bardziej aspekt sportowy, oglądasz, śledzisz rynek Freak Fightów, oglądasz galę, czy jest może przeciwnik sportowo, który cię interesuje, chciałbyś się z nim zmierzyć, bo uważasz, że to by była fajna walka? Kurczę, nie mam czegoś takiego, na razie. Chodzi mi o to, że tak jak powiedziałem, mogę się bić z każdym, głupio zabrzmi, ale kiedy się kładę spać i wiem, że mam z kimś konflikt, to sobie często wyobrażam, jak z nim walczę. Już to przeżywam, odkąd podpisałem walkę, ale nie mam takiej osoby, że o, muszę. No jest jedna osoba, ale nie chcę się bić, więc nie będę ciągnął tematu i nie będę tutaj wchodził mu w tyłek i tak dalej, nie? Żeby nie, zobaczył. Nie, Paris, nie, Paris. Nie, Paris. Paris Platynow. Tak, tak. No, chciałem się z nim bić, ale wybrzydza, więc temat zakończony dla mnie. Nie będę tam się płaszczył ani pucował, żeby zawalczył, nie? Może do tej walki dojdzie w przyszłości. Nie wykluczasz. Może. Zobaczę, czy będę miał taki humor. Powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz, jak bardzo denerwuje cię to, że w ostatnim czasie bardzo często twoje nazwisko jest łączone z Sylwestrem Wardęgą. Jak się pojawia Sylwester Wardęga, jest obok twoje nazwisko, tak. Wasz konflikt, męczy cię to, denerwuje cię to? Nie dziwię się, że tak jest. Męczy mnie to, że jest to zawsze z jednej strony przekazane, ludzie mnie nie znają, nie znają mojej wersji. Sylwester też nigdy nie weryfikował żadnych informacji ze mną, u mnie, które publikował, ale co ciekawe, schodząc ze sceny, zapytał się, czy porozmawiamy. I poszliśmy porozmawiać do pokoju, miał kamerę, nic się nie stało. Była ochrona, widziałem. Tak, ale i tak było grzecznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej go nie darzę taką sympatią, na jaką mógłby zasługiwać, bo być może jest ciekawym człowiekiem, ale jeżeli chodzi o to, co robił mi i mojej żonie, to po prostu go nienawidzę pod tym względem, ale stwierdziłem, że chowam ten uraz, taki, który znacie z poprzednich filmików, gdzie prawie go tam rozszarpałem i miałem ochotę, bo obiecaliśmy sobie, że podczas Cage'a pobijemy rekord oglądalności, wyciągniemy wszystkie brudy, wyjaśnimy, jeśli ja mam rację, to on przeprosi, jeśli on mi udowodni, że coś tak zrobiłem źle, to ja też przeproszę i zgodził się na to. A dla mnie najważniejsze jest to, że powiedział, że jeżeli udowodnię mu, że pomylił się, podał nieprawdziwe informacje, skrzywdził mnie niesłusznie, to żeby tylko powiedział potem na tym cage'u, za co przeprasza. I nic więcej nie chcę. Żadnych filmików na swoim kanale, ani jakichś takich dłuższych spin. I będzie gitara. I sytuacja raz na zawsze będzie. I wtedy Daniel Majewski będzie super gościem i wszyscy mnie pokochają, powiedzą ojej, ale się myliliśmy. I tak będzie, zobaczycie, ja wiem, co mówię. No to obserwujemy z niecierpliwością. Tak. No i oczywiście powodzenia na najbliższej walce. Dziękuję, bardzo miło, pozdrawiam wszystkich fanów MMA.pl. Daniel Majewski. Dzięki.